u Tomasza i tak samo w ogóle w studiowaniu filozofii, teologii, piękne jest to, że odkrywamy ład, porządek, harmonię, że możemy zrozumieć, że ten świat, który na pierwszy rzut oka taki jest pęknięty jakoś, że sami czujemy, że jesteśmy pęknięci, że to jest tylko fragment, że jest coś więcej, jest dużo więcej, że jest logos, że jest porządek i że sam czytając, zajmując się świętym Tomaszem, mam takie poczucie narastania ładu we mnie, harmonii, że wszystko ma głębszy sens. Ja mogę tego nie wiedzieć, jaki on jest, ale on jest, ale wiem, że on jest. Kiedyś jeden z ojców na spowiedzi mi powiedział tak. Może ja nie wiem, nie znam odpowiedzi na pytanie, które mi zadałeś, ale wiem, że ona jest. Szukaj jej. Zrobi się to nieźle. Niezła odpowiedź. Nie bardzo mnie to posuwa do przodu w tym konkrecie. Ale po czasie mam wrażenie, że to jest coś bardzo ważnego, że ta odpowiedź jest, że warto jej szukać. Że przez Tomasza, przez Słowo Boże, przez myślenie jesteśmy w stanie odkryć naprawdę rzeczy ważne, które nas dotyczą, które mnie dotyczą. Że na każde pytanie jest jakaś odpowiedź. I to nie taka przypadkowa odpowiedź, jakakolwiek odpowiedź, tylko taka, która jest odpowiedzią. Przez duże O.